Rozpoczynamy od rysunku ze stosunkowo nisko narysowaną osią X-ów, ponieważ dużo tu się dzieje nad tą osią i to dosyć wysoko. Jednostki tradycyjnie osi Y-ów. Punkt A, minus 4, 0, to jest punkt, który leży na osi X-ów. Teraz punkt M, 2 i 9, czyli 2, 4, 6, 8, 9 wysoko. Ale jeszcze wyżej jest ta dziesiątka, czyli punkt, w którym prosta K przebija oś Y-ów tutaj. A współczynnik kierunkowy minus 2 informuje nas o spadku na zasadzie 1 w prawo, 2 w dół. Czyli mamy tu pierwszy schodek, drugi, trzeci, czwarty, piąty schodek. O, jeszcze może przedłużmy w tą stronę. Tu mamy dziesiątkę, a tutaj oczywiście mamy piątkę i to jest ważny punkt dla nas, punkt B. Teraz kolejny punkt C, punkt wspólny prostej K i prostej AM. Już widać, że przynajmniej jedna współrzędna, ta druga nie jest całkowita. Ponieważ my mamy obliczyć pole trójkąta ABC, więc musimy się zdecydować na wybór podstawy i wysokości trójkąta. Podstawą w naturalny sposób będzie odcinek AB. Tutaj mamy 4 jednostki, tutaj 5, co za chwileczkę formalnie wykażemy, no ale rysunek upewnia nas, że to będzie 5. Ta piątka wyszła tutaj bardzo solidnie z zastosowania współczynnika kierunkowego do tego punktu, więc nie ma wątpliwości, to jest piątka. I w tej sytuacji długość podstawy AB to po prostu dziewiątka. To teraz naszkicujmy wysokość. Ja tutaj rysuję ją tak, jakby ona tutaj trafiała w jedynkę, ale tego jeszcze nie wiem i absolutnie tego nie zakładamy. Oznaczmy wysokość przez H i to na pewno będzie druga współrzędna punktu C, także wiem, do czego dążę. Chcę wyznaczyć drugą współrzędną punktu C, czyli H, po to, aby to H pomnożyć przez 9 i ten iloczyn podzielić przez 2. To będzie pole trójkąta ABC. Teraz zastanówmy się, w jaki sposób fachowo dobrać się do tych współrzędnych. To oczywiście będzie rozwiązanie układu równań. Równanie prostej K i równanie prostej AM. Tylko jeszcze nie mamy tego drugiego równania, więc szybko wyznaczamy współczynnik kierunkowy. Można to zrobić wprost z obrazka z kratek, z tych liczb. Jak ktoś potrafi, zobaczmy, mamy tutaj 9, a tutaj 6, więc 9 szóstych, czyli 3 drugie, 1,5. Sprawdźmy, 2 w prawo, 3 w górę, 2 w prawo, 3 w górę, 2 w prawo, 3 w górę. Zgadza się, ale zrobimy to porządnie, czyli tak, od Y-owej, tej drugiej współrzędnej punktu M, odejmujemy drugą współrzędną punktu A, co dzielimy przez analogiczną różnicę pierwszych współrzędnych, czyli xm minus xa. To daje tutaj 9 minus 0, no to 9, a następnie 2 minus, uwaga, minus 4, czyli 2 plus 4 to daje 6. Po skróceniu mamy 3 drugie, które już przewidzieliśmy. I teraz równanie prostej am, to jest tak, y równe, no właśnie 3 drugie, razy w nawiasie x minus pierwsza współrzędna albo punktu M, albo punktu A. Wybieram punkt A, bo druga współrzędna za chwileczkę będzie potrzebna, to 0, więc odjąć minus 4, no i teraz powinienem dopisać plus druga współrzędna punktu A, ale to jest 0, więc na tym kończymy. To teraz już układamy układ równań, y jest równe, pomnóżmy. 3 drugie x plus 3 drugie razy 4 to jest 6. Drugie równanie to jest równanie prostej k. Ponieważ lewe strony są równe, więc porównujemy prawe strony, co by dawało 3 drugie x plus 6 równe minus 2x plus 10. Pomnóżmy obie strony przez 2 i mamy 3x plus 12 równe minus 4x plus 20. X po lewej stronie, czyli 7x równe, a tutaj będzie 8, co nam daje x równego 8 siódmych, 1 cała i 1 siódma, czyli nie jedynka.
Rysunek nie jest doskonały, nie wolno odczytywać tutaj tej pierwszej współrzędnej z rysunku. Mamy x, ale nas interesuje właśnie y, druga współrzędna, więc podstawiamy 8 siódmych w to miejsce. Y jest równe minus 2 razy 8 siódmych minus 16 siódmych plus 10, czyli plus 70 siódmych, to od razu. To by dawało 54 siódme, czyli 7 razy 7 to jest 49 7 całych i 5 siódmych. To jest Y i to jest nasze H. Jeszcze słówko na temat tego punktu B. Czy naprawdę musimy wyznaczać miejsce zerowe? Myślę, że nie. Możemy napisać, że to jest po prostu 5, 0. Tak jak mówiłem, to wynika wprost z tego rysunku. Ale ponieważ mamy jeszcze tutaj na przykład trochę miejsca, więc wyznaczmy to porządnie. Mamy minus 2x plus 10 równe 0, czyli 2x jest równe 10, czyli x jest równe 5. I to jest pierwsza współrzędna punktu B. Druga współrzędna to jest oczywiście 0, no bo właśnie o to chodziło. To w tej sytuacji pole trójkąta ABC, wiadomo, to jest 1 druga razy 9. Tutaj już nie korzystamy z żadnego wzoru na długość odcinka. Mam na myśli ten wzór z pierwiastkiem. To trochę wstyd w takiej sytuacji, kiedy mamy punkty na jednym poziomie. Po prostu bierzemy pod uwagę pierwsze współrzędne. I to daje 9 razy to H. To jest H, czyli razy może jednak to. 54 siódme, dwójka i 54 mamy 27, 27 razy 9 to jest 270 minus 27, czyli 243 siódme. Tak można by to zostawić, ale jeszcze zobaczmy, ile to będzie całych. 243 dzielimy na 7, to daje nam 34. 34 razy 7 daje nam 238, czyli 238. 238 brakuje 2 i 3 i 5 siódmych. Koniec.